Zwiększ swoje FPS-y już teraz w Fortnite nawet kilkukrotnie. Powiem Ci dokładnie, co zrobić i jakie ustawienia najlepiej używać w nowym sezonie 5 i w kolejnych sezonach. I pokażę Ci wszystkie triki na zwiększenie FPS-ów i zmniejszenie pingu, żeby Ci się lepiej grało. Ale na początek proszę zostaw tylko łapkę w górę, subika i koniecznie proszę wpisz kod SEIKAMSTAR w sklepie, jeśli Ci pomogłem i masz lepsze FPS-y. Giga dziękuję. I wbijaj na Twitcha i Instagram, wszystko w opisie, a my lecimy. Pierwsze co, wejdziemy sobie w ustawienia dokładnie tutaj. Najważniejsze są początkowe ustawienia Fortnite'a. Tutaj ustawiamy sobie oczywiście pełen ekran, wtedy macie po prostu mniejszy input lag, do tego macie full screena, ustawcie sobie rozdzielczość taką jak macie monitor, w moim wypadku jest to full HD. Synchronizację pionową obowiązkowo wyłączcie, bo to mega słabo działa. Liczbę klatek na sekundę ustawiamy dokładnie tyle, ile macie herców w monitorze. Jeśli masz 144, ustawiasz tyle, jeśli masz 240, to 240, a jeśli masz 60, to ustawiasz 60. Następnie tryb renderowania, ja osobiście polecam DirectX 12, jeśli masz dobry komputer i wtedy powinno Ci fajnie Fortnite działać i mieć giga małe opóźnienia, a jeśli masz słabszy komputer, możesz dać sobie wydajność, niższy poziom jakości graficznej. DirectX 12 ja osobiście w ogóle nie stosuję, po prostu on wypada dosyć słabo i myślę, że 12 albo wydajnościowe są po prostu lepsze. Następnie tutaj jasność ustawiasz sobie jak tylko chcesz, no i oczywiście color blind, ja mam Trita na P10, bo fajnie na nim widać, ale to nie jest obowiązkowe, bo to tylko zmieni Ci kolory. Następnie weź sobie zmniejsz rozmycie podczas ruchu na wyłączone ustaw i następnie ustawienia graficzne. Tutaj polecam sobie włączyć Nvidia DLSS, jeśli lubisz wygotanie krawędzi, albo TSR i wtedy masz dosyć fajne FPS i faktycznie ładną gierkę, a jeśli tego nie chcesz, możesz to całkiem wyłączyć, kto to lubi. Następnie ustawiasz sobie tutaj wszystkie rzeczy tak jak ja mam, czyli wyłączasz sobie geometrię, następnie wyłączasz sobie cienie, wyłączasz sobie oświetlenie globalne, odbicie, odległość widzenia możesz sobie dać na daleką, wtedy będą się inaczej budowy renderować tak jak mi, tekstury możesz sobie dać na średnie, jakość efektów niska, przetwarzanie końcowe na niskie i to jest dlatego, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów, gierka wygląda wtedy i tak dosyć dobrze, ale nie masz jakichś dziwnych efektów świecenia, czy które by Ci przeszkadzały i giga zmniejszały FPS-y. I tu jedna z najważniejszych rzeczy, koniecznie sobie włącz tryb niskiego opóźnienia Nvidia Reflex, dlatego że wtedy jak włączysz to na wzmocnionym, będziesz miał dużo mniejsze opóźnienia, co jest potwierdzone przez samą Nvidię i faktycznie będzie się dużo, dużo lepiej budowało, edytowało i strzelało. Kolejna giga ważna rzecz to dodatkowe komendy, sprawdzanie gierki i wyłączenie zbędnych opcji na Epic Games Launcherze. To musisz sobie obowiązkowo zrobić. Wchodzimy teraz w bibliotekę i następnie szukamy sobie tutaj Fortnite'a. Teraz klikamy sobie te trzy kropeczki i tutaj dokładnie wybieramy sobie pierwszą opcję, czyli opcję, i tutaj mamy taką jedną ważną rzecz. Tekstury wysokiej rozdzielczości to możecie sobie wyłączyć. Dlaczego? Bo to po prostu daje Wam lepsze tekstury w gierce, ale niektórzy mają przez to giga lagi, mają krasze gierki i ogólnie gra waży Wam więcej i jeśli nie chcesz mieć turbo ładnej grafiki, to to wyłącz i na bank Ci to powinno troszkę pomóc. Kiedyś były duże problemy z tym, także to wyłączasz i w sumie tyle. I również fajnie, żebyś tą opcję też miał odznaczoną. Następnie sobie to zastosuj, no i wtedy Twoja gierka powinna chodzić lepiej. Następnie klikasz również tutaj i klikasz kolejną rzecz. I tutaj wybierasz teraz opcję zarządzaj. Następnie masz zweryfikuj pliki. To możesz sobie zweryfikować, dlatego że często po prostu są jakieś tam problemy. Czasem gierka Ci crashuje, czy nieka coś Ci docina. I to w teorii czasem poprawia graczom gierkę, a nic to nie kosztuje i robisz to dosłownie parę minut i samo Ci się wszystko wykona. I trzecia opcja, którą powinieneś mieć i moim zdaniem to faktycznie kiedyś działało, to są trzy dodatkowe komendy. Kiedyś wszyscy proplayerzy tego używali i tak wpisujesz sobie Landplay, Nosplash i Use Available Cores. Wtedy w teorii Twoja gierka będzie działała lepiej. Kiedyś to działało, teraz nie wiem jak jest, ja dalej tego używam, bo i tak to na gorsze nic się nie zmieni, a jedynie może Ci to pomóc. Kolejna ważna rzecz to zmniejszenie Twojego pingu. To warto sobie zrobić, wchodzimy dokładnie tutaj. I tu, żeby wejść, klikasz sobie tu, następnie prawy przycisk myszy tutaj i klikasz sobie otwórz ustawienia sieci internetu, otworzyć się to i tutaj następnie klikasz sobie zmień opcję karty. Teraz klikamy sobie właśnie wasz internet, właściwości i tu szukamy coś takiego jak protokół internetowy w wersji 4 IPv4. Tutaj sobie klikamy i klikamy właściwości. Następnie domyślnie powinniście mieć to tak ustawione, ale można sobie ustawić dwa różne DNS-y. Tutaj jest duża szansa, że będą chodziły Ci dużo lepiej. Klikamy sobie tutaj, użyj następujących adresów DNS i tutaj musisz sobie potestować. U każdego może to działać inaczej, w zależności gdzie tam mieszkacie, jaki macie internet, ale dwa takie główne to są takie. I tutaj wpisujesz 1111 i dole wpisujesz sobie 1001 i to sobie akceptujesz i testujesz, jak dużo pingu masz, czy jest on lepszy, czy gorszy. Jeśli Ci to nie pomoże, to masz jeszcze drugi DNS i tak samo sobie klikasz tutaj i tak wpisujesz 8888. A tu wpisujesz sobie 8844 i też to akceptujesz i wtedy po prostu sprawdzasz, jaki duży ping masz. Przy poprzednich poradnikach właśnie często widzowie chwalili to i faktycznie mieli dużo mniejszy ping. A jeśli nie chcesz to działać, to i tak możesz to zaraz wyrzucić i wrócić do poprzednich ustawień. Kolejna giga ważna rzecz to jest ustawienie priorytetu. Żeby wejść, wchodzimy w menadżer zadań, możesz wejść na przykład klikając Ctrl Shift Escape i szukasz sobie Fortnite'a, gdy masz go odpalnego, klikasz sobie tutaj i następnie przychodzisz do przejść do szczegółów. Następnie będziesz miał tutaj listę wszystkich Twoich otwartych rzeczy
I tu sobie klikasz jeszcze raz w prawy przycisk myszy i następnie szukasz coś takiego jak ustaw priorytet i tutaj polecam dać go wyżej. Dlaczego? Bo Fortnite będzie po prostu traktowany priorytetowo i dojrzeć sobie na przykład tutaj nie wiem, jakiś powyżej normy wysoki czy czasu rzeczywistego i w teorii będzie to działało lepiej, także warto sobie to zrobić. I tak samo robisz jeszcze jedną rzecz, klikając prawy przycisk myszy i klikając tutaj otwórz lokalizację pliku i tutaj teraz szukamy sobie tych Fortnite'owych rzeczy i tutaj w wszystkich tych czterech rzeczach z Fortnite'em klikamy przycisk myszy i klikamy właściwości, następnie klikamy sobie zgodność i tutaj klikamy sobie zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI i tutaj zaznaczamy sobie dokładnie tą opcję, zasną zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości i wybieramy sobie aplikację i wtedy to akceptujemy i tak samo klikamy sobie wyłącz optymalizację pełnoekranową. Tutaj musicie sobie potestować obie opcje, najlepiej włączyć każdą po kolei i zobaczyć czy wam działa gierka lepiej, jakiej z tym właśnie latałem i jak widzicie dalej mam to odpalone, bo to u mnie działa mega mega dobrze i często były takie przypadki właśnie w Fortnite czy w innych gierkach, gdzie ludzie opisywali, że to zmienienie opcji dawało im naprawdę duży boost FPS-ów i wtedy faktycznie gierka chodziła lepiej i tak samo robisz ze wszystkimi tymi Fortnite'ami, czyli dokładnie tym i tak samo wchodzisz w właściwości, zgodność, ustawiasz to wszystko, z tym możesz sobie również to zrobić i z lancerem też również, chociaż generalnie najważniejszy Fortnite jest ten, ale warto mieć wszystko zaznaczone, bo zrobisz to dosłownie no i tak w 30 sekund. Kolejna rzecz, która może być dosyć nietypowa, to jest oczywiście ustawienie uruchamiania, jeszcze raz wchodzimy w menadżer zadań i tu wchodzimy sobie w uruchamianie tutaj, wyłączamy większość niepotrzebnych opcji, tak jest to u mnie, jest to po prostu wyłączenie programów, które będą odpalały Cię wraz ze startem kompa, no po co ma Ci się odpalać 30 różnych programów, których i tak nie używasz, więc jak widzisz, u mnie jest na przykład wyłączone, no ja mam po prostu mega dużo tego wyłączonego, bo i tak tych rzeczy nie używam, a one wszystkie obciążają Ci komputer, także patrzysz po kolei, jakie rzeczy używasz i te zostawiasz, a jeśli coś nie kojarzysz albo tego właśnie nie używasz, to po prostu sobie to wyłączasz, klikając dosłownie w ten program i klikając włącz bądź wyłącz i wtedy mniej obciążony komputer i nie odpalają Ci jakieś syfne programy. I też Twój komputer będzie się szybciej ładował. Kolejna rzecz to jest specjalne ustawienia pod granie. Tutaj wyszukujesz sobie ustawienia i wchodzisz sobie w zakładkę granie. Następnie tutaj szukasz takiej rzeczy jak Xbox Game Bar i jego wyłączamy, bo to jest po prostu totalnie niepotrzebna opcja, a u niektórych po prostu spowoduje jakieś tam zmniejszenie FPS-ów, jeśli jest to włączone, także to sobie wyłączasz. I tutaj wszystko powinieneś mieć opnięte, bo tego i tak normalnie chyba nikt nie używa. Następnie przejdźmy sobie do ujęcia i tu również rejestrowanie w tle wyłączamy, czyli wyłącz, żeby po prostu nie nagrywała Ci się gierka, bo też to może gdzieś tam Cię obciążać i tu sobie to wyłączamy, sprawdź, czy masz wszystko opnięte i następnie sobie wchodzimy w tryb gry. Tutaj możesz mieć to albo włączone, albo wyłączone i tutaj sobie sprawdź po prostu, na czym lepiej Ci chodzi. Akurat to mam włączone, większej różnicy nie będziesz pewnie miał, ale lepiej przestać, bo może zawsze kilka FPS-ów, no w sumie dostaniesz. Kolejna rzecz, jaką sobie zrobimy, to jest ustawienie opcji zasilania. Tutaj wpisujesz sobie plan zasilania albo opcję zasilania w ustawieniach w wyszukiwaniu i następnie będziesz miał coś takiego i tutaj po prostu w teorii komputer będzie wyciągnął Ci więcej prądu, ale będziesz miał po prostu większą wydajność, no i będziesz miał po prostu jak najbardziej tak nastawione, no w sumie nagranie Fortnite'a i tutaj używamy sobie albo właśnie najwyższą wydajność, albo na przykład wysoką wydajność. Ja polecam do tego, że jak jest oszczędzanie energii, jak widzisz, no to gdzieś tam ta wydajność może być zmniejszona, jest to podstawowa taka rzecz i też warto sobie to dać, ja akurat na najwyższe, no bo wtedy po prostu w teorii będzie ich wszystko najlepiej działało, także warto też testować. I kolejna bardzo ważna rzecz to panel ustawienia NVIDIA. Tutaj rób dokładnie to, co ja, żebyś wiedział, co masz kliknąć, bo tu już troszkę zabawy jest. Tutaj mamy stosuj preferencje użytkownika, możesz sobie włączyć to na wydajność albo użyć zaawansowanych ustawień obrazu 3D. Następnie klikamy zarządzanie ustawieniami 3D i tutaj ustawiamy sobie takie rzeczy. Jeśli Twój monitor obsługuje G-Sync, możesz sobie go włączyć. Ja na przykład G-Sync kompatybile i mi działa to dosyć fajnie. Tutaj tryb niskiego opóźnienia możecie wyłączyć, jeśli jest on włączony w gierce. Jeśli nie macie go w gierce, macie go włączyć tutaj. Tryb zarządzania energią, preferuj maksymalną wydajność, a następnie zjeżdżamy sobie jeszcze dalej i na samej górze wyłączamy sobie jeszcze skalowanie obrazu, żebyście też mieli to wyłączone. Następnie przechodzimy sobie dalej i przechodzimy do opcji wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu. To kiedyś używali wszyscy pro playerzy, będziesz miał dużo lepsze kolory właśnie w gierce i lepiej widział przeciwników. Tutaj masz taką specjalną opcję jak cyfrowa poświata, to zwiększa Ci po prostu na scenie kolorów, no i możesz sobie to włączyć na przykład o 10, 15 bądź 20% do góry, wtedy będziesz po prostu lepiej widział Fortnite'a, FPS-ów Ci to nie zwiększy, ale gwarantuję Ci, że jest to warto zrobienia, bo kiedyś na tym grał Moongral i wszyscy pro playerzy. I dodatkowo jak jeszcze włączasz sobie G-Sync, to wchodzisz w konfigurację funkcji G-Sync i tutaj możesz sobie włączyć tryb, włącza trybu pełnoekranowego, no i wybierz sobie monitor, którego będziesz używał, w moim wypadku jest to oczywiście ten. Jeśli tymi ustawieniami zwiększyłem Ci FPS i poprawiłem płynność gry, proszę zostaw tylko łapkę w górę, subika i koniecznie wpisz kod SEIKAM w sklepie, bo nawet nie wiesz jak mnie wspierasz i wbijając na live na YouTube i Twitchu z GTRP i Fortnite'a w link w opisie. Trzymajcie, cześć!